Siostry i bracia, bardzo serdecznie Was witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Śmierć bramą życia. Omawiamy kwestię agonii oraz mówimy o pewnych próbach układania takiego własnego scenariusza odchodzenia z tego świata. Człowiek może taki scenariusz układać i mówiliśmy o dwóch kwestiach. Uporczywej terapii, czyli odsuwania tej naturalnej śmierci poprzez działania nieraz bardzo sztuczne i bolesne. Albo też z drugiej strony omawialiśmy o kwestię eutanazji i samobójstwa wspomaganego, czyli przyspieszanie momentu śmierci. A dzisiaj powiemy o samobójstwie. Także bardzo trudny temat, bardzo też temat delikatny, trudny do zanalizowania. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że samobójstwo może być uznane za przejaw jakiejś rozpaczy, takiego zamknięcia się w sobie, ucieczki z pola walki. Jest to jakby przeciwieństwo przyjęcia tej śmierci naturalnej, kiedy człowiek jest otwarty na taki scenariusz, który proponuje mu Bóg, czy też natura, w zależności czy się w Boga wierzy, czy nie wierzy. Pojawia się tu pytanie, czy samobójstwo może być takim jakimś zwieńczeniem życia, ukoronowaniem życia. Nawet takie prowokacyjne trochę pytanie, czy może być takim najwyższym aktem moralnym, który jak taki zwornik wieńczy całe życie, stawiając kropkę nad i. Jest to pytanie bardzo trudne i spróbujmy je podjąć i zanalizować. Czym w ogóle jest samobójstwo? Według definicji słownikowej jest to bezpośrednie i samowolne zadanie śmierci sobie samemu. Jest to akt o skutku śmiertelnym, który samobójca ze świadomością i oczekiwaniem takiego skutku sam zaplanował i wykonał. Jest to zatem jakiś czyn. Czyn o wielkich reperkusjach, o wielkich konsekwencjach. I tak jak każdy czyn, zwłaszcza jakiś doniosły czyn, może, a nawet powinien być zanalizowany od strony takiej etycznej i duchowej. Żeby zanalizować każdy czyn od strony etycznej, moralnej, trzeba uwzględnić zawsze takie trzy elementy w każdym czynie, w każdym akcie ludzkim. To jest cel, czyli przedmiot danego aktu, do czego to zmierza. Po drugie intencje, czyli co chce osiągnąć podmiot działający, dana osoba. A po trzecie jeszcze różne okoliczności. I teraz weźmy te trzy elementy w tym akcie samobójczym. Jak one mogą być tutaj przedstawione? Najpierw cel. Jaki jest cel aktu samobójczego? Jest to zadanie sobie śmierci. Zakończenie własnego życia. Obiektywnie jest to działanie niegodziwe, nieetyczne, gdyż stanowi jakieś pogwałcenie podstawowego prawa do życia, nawet jeżeli dotyczy to tej samej osoby, która wykonuje ten akt i jest jego odbiorcą. Dokonuje sama zamachu na własne życie. To jest to obiektywnie czyn niegodziwy. Jest to jakaś autodestrukcja, samozniszczenie, jakaś negacja istnienia.
Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że samobójstwo zaprzecza naturalnemu dążeniu istoty ludzkiej do zachowania i przedłużenia swojego życia. Pozostaje w głębokiej sprzeczności z należytą miłością siebie. W sposób nieuzasadniony zrywa więzy solidarności ze społecznością rodzinną, narodową i ludzką, wobec których mamy zobowiązania. Samobójstwo sprzeciwia się miłości Boga żywego. Tak jest zapisane w katechizmie pod numerem 2281. Tak, jest to jakiś czyn, który wyraża jakiś zamach na życie, na ludzkie życie. Jest to także jakieś uderzenie w innych ludzi. Tutaj jest to podkreślone, że zrywa więzy solidarności, chociażby ze społecznością rodzinną. No, wyobraźmy sobie, jeżeli aktu samobójczego dokonuje matka albo ojciec, który ma małe dzieci. Jest to bardzo dramatyczny czyn dla tych najbliższych członków rodziny. To trzeba zawsze uwzględnić. Dla współmałżonka, dla dzieci, dla rodziców. To jest dramat na całe życie. Oni zostają z taką wielką traumą. Więc nie tylko chodzi tutaj o pozbawienie siebie życia, tylko także reperkusje w rodzinie, w społeczeństwie. I to jest pierwszy element, czyli cele, pozbawienie siebie życia. W moralnym orzekaniu o samobójstwie przez wieki podchodzono tylko pod tym jednym kątem. Analizowano właśnie ten cel, czyli zniszczenie własnego życia jako wartości podstawowej i najwyższej człowieka, i to pociągało zaciągnięcie najcięższej winy. Tak orzekano. Odmawiano samobójcom pogrzebu katolickiego przez wieki. Odnoszono to także do Judasza, który miał w ten sposób wyrazić swój akt rozpaczy. Dzisiaj dowartościowano także dwa następne elementy w tym akcie, to znaczy intencje i okoliczności. I teraz przejdźmy do tych dwóch elementów. Intencja najpierw. O co chodzi człowiekowi, który porywa się na własne życie? Jaki jest jego cel, taki subiektywny? Trzeba powiedzieć, że intencją najczęściej nie jest śmierć sama w sobie, tylko raczej chęć uwolnienia się od jakiegoś wielkiego zła, które zdaje się przerastać człowieka. Ten ciężar wydaje się być ponad siły. Jakie to są zła, które mogą zmiażdżyć niejako człowieka? No chociażby wielkie trudności życiowe, zdrada współmałżonka, rozpad małżeństwa, tęsknota za utraconą osobą, depresja poporodowa, bankructwo, popadnięcie w jakieś wielkie długi, bezrobocie, jakieś głębokie upokorzenie, wygórowane żądania stawiane przez rodziców, jakiś wstyd, porażka, medialny lincz, hejt, który się wylewa na daną osobę. Może to być nałóg, nawarstwienie się różnych problemów życiowych, z których dana osoba już nie widzi wyjścia. Czasem powód jest dosyć taki nawet banalny. No, na przykład niskie oceny w szkole albo na uczelni, czy też nieszczęśliwe zakochanie się, niepowodzenie w sporcie, brak akceptacji w grupie. Człowiek to wszystko wyolbrzymia, a czasem niekoniecznie nawet wyolbrzymia. To zło rzeczywiście wydaje się być nie do udźwignięcia.
I intencją jest ucieczka od tego zła, wyzwolenie się. To już zupełnie inaczej naświetla ten czyn. Jeszcze do tego trzeba dodać okoliczności. Trzeci element aktu, oceny aktu ludzkiego. Człowiek, który się porywa na swoje życie, ma, jak to się mówi, takie myślenie tunelowe. On widzi tylko jeden kanał, tylko ta droga. Nie widzi innych form wyjścia. Nie ma innej alternatywy, tylko zamach na własne życie. Czasem jeszcze tutaj dochodzi do tego na przykład słabość charakteru, jakaś czasem niedojrzałość osobista, zmienność nastrojów, niski poziom odporności na stres, trudności z tożsamością, na przykład chociażby w określeniu własnych preferencji seksualnych, lęk przed jakimś odrzuceniem. Ten lęk może być realny albo nawet też urojony. Osamotnienie, zagubienie, poczucie bycia niepotrzebnym, silny afekt, nawet czasem czynniki genetyczne, jakieś społeczne, zaburzenia, choroby psychiczne, nawet czasem jakieś pokusy szatańskie. To wszystko trzeba uwzględnić. Te okoliczności są bardzo ważne i te czynniki skłaniają nas do wielkiej ostrożności w osądzaniu czynu samobójczego. Obecnie samobójstwo jest postrzegane jako zjawisko złożone, uwarunkowane tymi różnymi czynnikami. Dzisiaj już nie odmawia się pogrzebów katolickich osobom, które targnęły się na własne życie. Uwzględnia się właśnie te różne elementy. Trzeba jeszcze dodać dwa czynniki do tej oceny. Mianowicie w akcie ludzkim także bierzemy pod uwagę świadomość i wolność. Czyli to dotyczy rozumu, na ile ktoś jest świadomy, i dotyczy woli, na ile ktoś jest wolny w danym czynie. Jeżeli dany czyn nie jest świadomy albo nie jest dobrowolny, no to zupełnie inaczej wypada wówczas ocena etyczna danego czynu. Jeżeli chodzi o świadomość, to no, powiedzmy wprost, zwykle u takiego człowieka jest to świadomość niepełna. On nie ma obiektywnego, pełnego rozeznania tego, skutków tego czynu. Zresztą także nie ma pełnego poznania, ponieważ widzi ten świat tak, w takich kontrastach. Albo biały, albo czarny. Albo to, albo to. Nie ma jakichś odcieni szarości. Brakuje obiektywnego rozeznania, które przekonałoby takiego człowieka, że no tak naprawdę nie ma sytuacji bez wyjścia, zwłaszcza jeżeli to jest człowiek wierzący, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że z Nim wszystko można pokonać. Oczywiście to czasem wykracza poza rozum, bo człowiekowi się wydaje tak rozumowo, że nie, nic mnie nie może uratować, ale zawsze jeszcze jest jakaś nadprzyrodzona siła, uosobiona, czyli Bóg, zwłaszcza to dotyczy osób wierzących. Katechizm w innym miejscu mówi, że poczytalność w przypadku danego działania może zostać zmniejszona, a nawet zniesiona na skutek niewiedzy, nieuwagi, przymusu, strachu, przyzwyczajeń, nieopanowanych uczuć oraz innych czynników psychicznych lub społecznych. I teraz jeszcze powiedzmy o tej dobrowolności. Jaka jest wolność? Czy ten czyn jest rzeczywiście do końca wolny? Trzeba powiedzieć, że człowiek, który planuje samozniszczenie,
czujesz się zwykle jakiś osaczony, właśnie zniewolony, jakiś otoczony jakimś złem, które narasta wokół niego, nieraz to w sposób wyolbrzymiony subiektywnie. Myślisz, że żadną siłą nie jest w stanie przeciwstawić się temu złu. A zatem on się czuje właśnie zniewolony. Taki austriacki psychiatra Erwin Ringel opisał syndrom samobójczy, na który składają się trzy elementy. Po pierwsze, zawężenie możliwości życiowych, faktyczne albo subiektywne. Po drugie, jakaś wzrastająca agresja, ostatecznie skierowana przeciwko sobie. I po trzecie, rosnące pragnienie śmierci, nawet jakieś fantazje samobójcze. I splot tych trzech elementów może prowadzić do próby samobójczej. Po tym można jakby troszkę poznać przyszłego samobójcę, że właśnie ma coraz większą agresję wobec siebie, że ma jakieś fantazje samobójcze, on o tym mówi. Wybaczcie, że powiem tu taki przykład. Była taka rodzina, którą odwiedzałem w pierwsze piątki. Chora osoba starsza tam była. I właśnie córka tej osoby starszej zaczęła mówić o tym, że ona popełni samobójstwo. Miała małe dzieci. Oczywiście próbowałem ją odwieść jakoś od tego. Ona w ogóle nie widziała możliwości, w ogóle nawet nie słuchała. Próbowałem jakoś to monitorować, zgłosić jakoś. Mąż wiedział o tym, czuwał przy niej, żeby tylko nie targnęła się na swoje życie. Niestety udało jej się. Następnego miesiąca, kiedy przyjechałem do tej starszej kobiety, to już było 2 tygodnie po pogrzebie. Straszne to jest, jak człowiek jest taki właśnie zniewolony. On nic nie przyjmuje. Co wtedy zrobić? Może tu psycholodzy by trochę mogli więcej powiedzieć. Ja to spróbuję tak jakoś od strony duchowej, etycznej omówić. Wracając do naszego wątku, no widać, że ocena moralna tego konkretnego czynu samobójczego nie jest łatwa. Powtórzmy, obiektywnie jest to czyn niegodziwy, jest to czyn autodestrukcji. Ale splot tych wielu okoliczności, brak pełnego rozeznania, zniewolenie, silne czynniki emocjonalne i tak dalej, to wszystko sprawia, że odpowiedzialność za czyn w przypadku danej osoby może być zmniejszona, nawet bardzo zmniejszona. Oczywiście to nie oznacza jakiegoś lekceważenia, jakiejś banalizacji samobójstwa. Nie. Tylko jest jakby takim wezwaniem do wielkiej pokory wobec każdego osądu czynu samobójczego. Właściwie trudno mówić o akcie ludzkim w tym przypadku, bo w akcie ludzkim zawsze ta świadomość i wolność musi być pełna. No tutaj chyba nie ma aktu ludzkiego, takiego pełnego. Czegoś brakuje. Dlatego osąd tego czynu może być pozostawiony tylko Bogu. My nie znamy tych tajników. Tylko Bogu można to pozostawić, tak jak w przypadku też eutanazji, czy też samobójstwa wspomaganego. Nie jesteśmy w umyśle ani w sercu danego człowieka. Możemy jedynie ocenić coś obiektywnie, dany czyn jako sam w sobie, ale odnosząc do konkretnego człowieka, to już trzeba pozostawić to całkowicie Bogu. Zresztą tu jeszcze są następne dwie rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Po pierwsze, akt samobójczy powinien być rozpatrywany w szerszym kontekście życia. To jest jakiś akt ostatni,
Ale przecież jeżeli liczymy śmierć jako akt holistyczny, rozciągnięty na całe życie, bo od samego początku właściwie człowiek obumiera, biologicznie, ale też duchowo, to całość życia musi być wzięta pod uwagę, a nie tylko ostatni akt. To by było niesprawiedliwe. No, nieraz okazuje się, że samobójstwo popełniają matki, które urodziły dziecko, nawet osoby konsekrowane, które żyły w głębokiej zażyłości z Bogiem, czasem kapłani, którzy byli ojcami duchowymi wielu osób, wspaniali nieraz. I wtedy wszyscy pytają, ale jak to możliwe? Jak? On? No nie, na pewno. Wszyscy, tylko nie on. Bo całe życie było piękne, ale no coś pękło. Być może przelała się jakaś czara zła. Być może przyszedł jakiś moment, kiedy ten człowiek całkowicie się załamał. Nie wiemy. Uzasadnienie tej tezy jest następujące. Na samobójstwo trzeba spojrzeć w optyce całego życia. Bóg, który jest na pewno miłosiernym Ojcem, On obejmuje całość życia ludzkiego. I w ten sposób można powiedzieć, może nie wszyscy się z tym zgodzą, ale w jaki sposób to samobójstwo może też stanowić zwieńczenie ludzkiego życia, ale jest to dla nas zwieńczenie kompletnie niepojęte, tajemnicze, kompletnie niepojęte. Jeszcze weźmy drugą kwestię, mianowicie trzeba podkreślić, że być może nie jest to akt ostatni jednak. Targnięcie się na własne życie. Być może jest to początek jakiegoś umierania, jakiejś agonii, która subiektywnie jest wydłużona w jakiś przedział czasu. No być może już nie da się zakręcić tego kurka z gazem. Nie da się ściągnąć stryczka z szyi. Nie da się już cofnąć kroku w przepaść. Już człowiek spada w dół. Ale tam jest jeszcze jakiś moment, zupełnie dla nas tajemniczy, być może zupełnie inaczej przeżywany przez tego konkretnego człowieka. Być może, kiedy to Bóg daje jakąś szansę na takie retrospektywne spojrzenie na własne życie, może metanoję, może jakiś żal. A zatem po tym akcie może jeszcze nastąpić inny akt, albo nawet i szereg aktów, które wyrażą skruchę, wyrażą przede wszystkim nadzieję. Takie zaufanie, powierzenie się temu Bogu, ale już tego aktu cofnąć się nie da. Kiedyś była taka sytuacja u jednego ze świętych, bodajże, nie chcę tutaj źle powiedzieć, wydaje mi się, że to był święty Jan Wianej, ale nie dam sobie ręki odciąć. Kiedy przyszła do niego kobieta z takim wielkim właśnie żalem, że mężczyzna, jej mąż popełnił samobójstwo, skacząc z mostu, to on miał powiedzieć, ale proszę jeszcze uwzględnić, że między tym mostem a wodą był pewien odcinek, dystans także czasu. I wtedy ten człowiek mógł żałować, mógł to inaczej zupełnie przeżywać i nie możemy tutaj nic powiedzieć. Możemy mieć nadzieję i modlić się za niego. I tak już to wszystko podsumowując, zresztą nie tylko samobójstwo, ale w ogóle agonię, bo o tym mówimy ostatnio. Agonia jest jakimś takim dziwnym okresem
czasem, nie czasem, może czasem zupełnie rozciągłym, dla nas niepojętym, kiedy Bóg, miłosierny Ojciec, prowadzi ze swoim dzieckiem jakiś dialog, czasem bez słów, czasem na poziomie tylko serca. Być może daje mu jeszcze jakąś jedną szansę spojrzenia wstecz. Być może także tutaj ma miejsce ta ostateczna decyzja, o której mówi Boros, ten węgierski jezuita w tej książce Mysterium Mortis, że człowiek ma możliwość w chwili śmierci dokonać tak naprawdę pełnego aktu ludzkiego. Wtedy dopiero jest w pełni świadomy i w pełni wolny. Z tym, że on to umieszcza w samej śmierci. Wydaje się, że jeżeli to jest prawda, a tego zweryfikować nie możemy, to jednak ten akt powinien być umieszczony chyba jednak tuż przed śmiercią, żeby on jednak przynależał do tej rzeczywistości, bo w samej śmierci, no nie wiemy, ale pewnie człowiek już widzi Królestwo Niebieskie, już wie, czym ono jest, jaki jest Bóg. Czyli ten czyn byłby już zdeterminowany tą wizją błogosławioną, szczęścia, Królestwa Niebieskiego, albo też, nie wiem, może jakąś przerażającą wizją odrzucenia. A zatem moim zdaniem trzeba by było ten akt jednak przesunąć tuż przed śmiercią, żeby on przynależał tej rzeczywistości. Siostry, bracia, my tego wszystkiego nie wiemy, ale można mieć taką nadzieję, że Bóg zarezerwował sobie ten czas agonii, nawet może to być czas bardzo krótki, nawet ułamek sekundy, ale przez tego człowieka przeżywany zupełnie inaczej. I tego nigdy zweryfikować nie jesteśmy w stanie. Ale być może właśnie po to jest to umieranie, żeby człowiek jakby jaśniej spojrzał na siebie, na swoje życie, żeby miał możliwość uczynienia jeszcze tego aktu ostatniego. Właściwie trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko hipoteza, teoria, tylko właściwie to wynika nawet z Ewangelii. Bo Ewangelia jest zawsze dobrą nowiną. Także dobrą nowiną o agonii. I spójrzmy chociażby na agonię jeszcze raz Chrystusa. Obok Niego umierał Łotr. I jeden i drugi byli w agonii. I tam dochodzi do ostatniego dialogu między Bogiem a człowiekiem. Ten Łotr wypowiada ten swój żal i jakąś taką nadzieję. Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A Jezus mówi, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. To nie przypadek, że te słowa zostały zapisane. Być może właśnie tu jest dobra nowina o agonii. Być może później taki sam dialog Jezus przeprowadził z tym drugim łotrem, który dopiero później jeszcze, być może już bez słów, ale być może tylko patrząc na Jezusa, czy też poruszeniem własnego serca, też do Niego przylgnął. Ewangelia jest zawsze dobrą nowiną podarowaną człowiekowi o miłosiernym Ojcu, który do ostatniej chwili czeka na to swoje dziecko. Czy dobry Ojciec nie da swojemu dziecku ostatniej szansy? Jestem głęboko przekonany, że tak. Z tymi myślami pozostajmy teraz w ciszy, w tej jakiejś tajemnicy. Powierzmy to wszystko Bogu.